Jak już mamy taki temat wojenny, drugowojenny i temat nazistów, no to przyniosłem jeszcze do radia komiks Maus. Maus Arta Spiegelmana. I to jest komiks, który również jest bardzo, bardzo istotny, jeśli chodzi o historię komiksu amerykańskiego, ponieważ rysownik Art Spiegelman, autor tego komiksu, dostał w 1992 roku nagrodę Pulitzera. To jest nagroda przyznawana za osiągnięcia w dziedzinie dziennikarstwa, literatury i muzyki, i to jakby zmieniło postrzeganie Amerykanów na komiks. Wprawdzie Sandman Neila Gaimana dostał rok wcześniej, w 1991 roku, nagrodę World Fantasy Award w kategorii najlepsze opowiadanie, i to jest też nagroda literacka dla komiksu, pierwsza nagroda literacka dla komiksu. To jednak ten Maus rok później zdobył większą popularność. Ludzie zauważyli, że za pomocą komiksu można rysować, przekazywać naprawdę niesamowite treści. To nie muszą być głupie historie przygodowe, komediowe czy kryminalne. Art Spiegelman opisuje historię swojego ojca, który, można powiedzieć, przeżył wszystko w trakcie II wojny światowej, ponieważ on był na froncie, dostał się do obozu jenieckiego, tam do obozu, przejściowego obozu pracy, wrócił do Polski, tutaj zmierzył się z łapankami, z traktowaniem właśnie przez nazistów Żydów w ten czy w inny sposób, dotarł do swojej rodziny, ukrywał się w getcie, a na końcu dostał się do Auschwitz, obozu koncentracyjnego, zaznaczymy niemieckiego obozu koncentracyjnego, nazistowskiego, i przeżył obecność w tym, i przeżył w zasadzie, można powiedzieć, tylko po to, żeby opowiedzieć tę historię swojemu synowi, który narysował to w formie komiksu. Komiks jest pełen naprawdę niesamowitych szczegółów, pewnych takich trafnych przemyśleń. Na przykład rozpoczyna się historią, jak dłumionego Arta, jego ojciec mówi: przyjaciele, twoi przyjaciele, ty ich zamknij razem na tydzień do jednego pokoju bez żadnego jedzenia. To ty wtedy dopiero będziesz widzieć, jaki oni są przyjaciele. Naprawdę mocna historia, ale co najważniejsze, komiks jest dosyć kontrowersyjny, ponieważ Spiegelman rysuje tutaj ludzi z twarzami zwierząt. Żydzi są przedstawieni jako myszy, naziści, Niemcy jako koty, alianci jako psy, a Polacy jako świnie. I tutaj pytanie do ciebie, Witku, ponieważ przypominam, że moim gościem jest Witold Tkaczyk z wydawnictwa Zinzin Press. Co w paru słowach, co sądzisz na temat właśnie tego, jak Polacy są przedstawieni w tym komiksie? Czy mamy się o co obrażać, czy nie? No, ja miałem szczęście rozmawiać ze Spiegelmanem, to było właściwie chyba jeszcze przed tym, zanim dostał tego Pulitzera, na festiwalu w Göteborgu, w takim festiwalu literackim, targach książki. On się dosyć wystraszył, jak tak po minie sądziłem, jak się dowiedział, że jestem z Polski. Coś pewnie, jakieś tam zarzuty do niego dotarły, natomiast no, sam komiks wydaje mi się, że jest dosyć obiektywny pod względem historycznym, to znaczy są postawione różne podstawy Żydów i są przedstawione też różne postawy Polaków, czyli zarówno tych, którzy pomagali Żydom, jak i tych, którzy na nich donosili, ale między Żydami było tak samo. Byli tacy, którzy się wspierali, a byli tacy, którzy na gestapo donosili na swoich ziomków, i to też otwarcie w tym komiksie jest pokazane, czyli nie ma tutaj czarno-białego świata. Oczywiście te maski świń, jeśli chodzi o Polaków, no to Spiegelman to tłumaczy tym określeniem hitlerowskim polnische Schweine. I to jakby konsekwentnie tutaj jest punktem wyjścia do takiego pokazania Polaków. No trudno właściwie się też dziwić pewnym oporom ze strony polskiego czytelnika, że jakby ta konwencja jakby nie pasuje. No bo rzeczywiście jakby przedstawianie świni jest raczej takim pejoratywnym. Już z gruntu takiego oglądu spojrzeniem. Natomiast no, jeśli się wczytujemy w sam komiks, to on jest, no, to on jest w miarę wyważony i też dosyć krytycznie Spiegelman odnosi się do swojego ojca. Znamy takie pojęcia jak przemysł Holokaustu, czyli jakby rzeczywiście
pewne takie działania, które no, w sposób komercyjny dyskontują jakby tą tragedię. I to się działo i się dzieje. A o tyle krytycznie jest Spiegelman nastawiony do swojego ojca, że pokazuje, że ten człowiek uważa właśnie, że przez to, że przeżył Holokaust, to mu się wszystko należy. I to też właśnie dosyć krytycznie Spiegelman, syn, tutaj pokazuje. Dobry komiks, ja się o te maski świni obrażam i, że tak powiem, to jestem w stanie to zrozumieć i jakby Spiegelman, spotykając się ze mną, jakby nie musiał się niczego bać, bo rozmowa była całkiem, mimo że krótka, to była dosyć rzeczowa. I sam komiks rzeczywiście jest, no jest ciekawy, bo pomijając jakby ten aspekt graficzny, który tak na pierwszy ogląd może się wydać dla nas zbyt niekorzystny, no to treściowo jest to komiks, myślę, że wyważony. I rzeczywiście te relacje, nie tylko ojca Spiegelmana, ale generalnie relacje świadków, bo to on był, no był drugim pokoleniem, on jest urodzony po wojnie, w 1948 roku, no tam się urodził już, jak rodzice jego wyjechali z Polski do Szwecji. On się urodził w Szwecji, potem znaleźli się w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych. No i tamten komiks od lat 70. powstawał. No lektura obowiązkowa praktycznie, taka historyczna, bo rzeczywiście pokazująca, jak rzeczywiście Żydzi byli... No byli jakby tutaj tępieni przez nazistów na terenie Polski. Tak mi się rzucają teraz, jak sobie przejrzałem, takie właśnie dosyć... Może to też ma związek z tym, że czasami się nazywa właśnie te obozy śmierci polskimi obozami śmierci, ponieważ tutaj Spiegelman pokazuje takie mapy i na tych mapach jest słowo Polska, a to właściwie jest nieprawda, to znaczy Polska nie istniała podczas okupacji. Istniały tylko ziemie polskie włączone do III Rzeszy i generalna gubernia, no oraz ziemie zaanektowane przez Sowietów. Czyli w zasadzie, jeśli ktoś nieświadomy zobaczy nazwę Polska i pokazany Oświęcim gdzieś w tym kontekście, no to tak naprawdę jest to dezinformacja i jakby taki człowiek, no być może będzie uważał, że takie obozy na terenie Polski powstały. No ta nazwa Polska w zasadzie tu jest, mimo że to było ziemie polskie, no ale Polska nie istniała i tak naprawdę trzeba by się zastanowić, czy to w ogóle jest uprawnione pokazywanie i nazywanie na takich mapach, jakby używanie nazwy Polski, bo no jakby tak jak mówię, jakby tej Polski nie było wtedy. Oczywiście była ludność polska, natomiast państwo polskie no nie istniało, czyli nie można tak napisać, że była to Polska, no bo to były ziemie rozdzielone między Niemców a Sowietów. No, podsumowując, jest to komiks, który autentycznie każdy fan komiksu powinien przeczytać. Już nie mówię, żeby mieć, ale żeby przeczytać, żeby wiedzieć, czym był Maus Spiegelmana, żeby wiedzieć, że ten komiks miał no, niesamowity wpływ na postrzeganie komiksów w Stanach Zjednoczonych. W 92 roku Nagroda Pulitzera. Warto przeczytać, żeby też przypomnieć sobie, jakie nieszczęście, jakie katastrofy niósł ze sobą Holokaust, nieśli ze sobą naziści. Ile tragedii stworzyła II wojna światowa. I zobaczyć tego właśnie ojca autora, tego Spiegelmana seniora, który radzi sobie. To jest też niesamowite, że on tłumaczy, w których miejscach uszedł z życiem, bo ktoś mu pomógł, kiedy się schował, kiedy ktoś tam doniósł, kiedy założył maskę świni i udawał Polaka. Jest też taka wymowna scena w pociągu. Komiks o przetrwaniu i o człowieku, który ma większy zmysł przetrwania niż Rambo, można powiedzieć. O człowieku, który nawet w najtrudniejszych sytuacjach starał się w jakiś sposób kombinować, żeby wyjść z życiem. Niesamowity komiks, naprawdę niesamowity. Jeden z tych, które grubo warto zaznaczyć, powinniście przeczytać Mausa. To na pewno. I Mausa można znaleźć. Mausa wydał na rynku polskim ostatnio, ponieważ to już jest trzecie wydanie tego komiksu. Pierwsze było nielegalne, drugie było w poście, a teraz Pruszyńskiej spółka, czyli komiksowy Pruszyński. Tak, czyli wydawnictwo komiksowe.